Alleluia, 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 alleluia. Nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od Ojca mego. Alleluia, alleluia, alleluia. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: to jest moje przekazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przekazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Kochani bracia i siostry, dzisiaj rano przygotowując Słowo Boże i modląc się, zwróciłem uwagę na takie jedno zdanie z Dziejów Apostolskich, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach. Ileż zamętu nie tylko w świecie, ale niepotrzebnego jest również w Kościele. A jak jest kryterium prawdy w Kościele i o Kościele? Jest nim Pismo Święte i żywa tradycja Kościoła, który posiada prawdziwą, normatywną interpretację źródeł objawienia zawartą w orzeczeniach Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. A Kościół jest świadomy o prawdziwości swojej nauki, ponieważ wierzy Jezusowi Chrystusowi. On przed swoim odejściem obiecał Kościołowi Ducha Świętego, którego zesłał na apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy. I to z jego pomocą apostołowie głosili naukę Jezusa i poprzez jego działanie spisano księgi przekazujące tę wiarę. Jakże ona jest ważna. Bez wiary nie ma Kościoła. Bez Jezusa Chrystusa nie ma Kościoła. A całkowita pewność prawdziwości nauczania Kościoła jest osadzona w wierze Jezusa Chrystusa. Zresztą podobnie jest z innymi prawdami wiary, moralności. I szczere poszukiwanie prawdy nie kończy się wraz z uznawaniem dogmatów. Co więcej, ono się dopiero zaczyna. I należy sobie w tym miejscu też uświadomić, że nie jest to tylko poszukiwanie typowo ludzkie, ponieważ człowiek wierzący, a wierzę, że każdy z was tutaj obecny, ale też nas słuchający, wierzy w prawdę wiary w Duchu Świętym. Czy Jezus nie zapewnił nas, mówiąc: on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.
Kościół dzisiaj przeżywa obecnie próbę trudną, bolesną, zresztą w ciągu 2000 lat, nie pierwszą i z pewnością nie ostatnią. Jest podważane jego nauczanie i przez wielu odrzucane. I dla nas, osób wierzących, jest to z pewnością bolesne, ale z drugiej strony jest też konieczność oczyszczenia. Czyż Maryja, objawiając się w Lourdes, w Nazaret, w Fatimie, nie przestrzegała nas o tym? Czy jej słowa brano wtedy tak poważnie, na serio? Wygląda na to, że nie do końca. Zatem też nie dziwmy się znakom czasu, a obecny koronawirus to jest powy znak czasu. I należy też to potraktować jako pokutę. Zresztą nie jest jeszcze taka ciężka, czyli rozumiem, do przyjęcia. Czy nie jest prawdą, że Pan Bóg ludzkość dzisiaj wyprowadza na pustynię, aby oczyścić nas z bożków tego świata, szemrania przeciwko Bogu, Kościołowi, kapłanom? My wszyscy potrzebujemy tej pustyni, aby jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga, drugiego człowieka, gdy jesteśmy oddzielani, izolowani, gdy łamie się naszą psychikę. Osobiście odczytuję ten trudny czas jako wielką łaskę dla Kościoła, dla świata, jako łaskę miłosierdzia i zmiłowania się Boga nad nami. I uważam, że byłoby też głupotą, gdybyśmy tego czasu łaski danej i zadanej nie wykorzystali. Dlatego tym bardziej, abyśmy oddawali się Bogu przez niepokalaną, abyśmy, tak jak mówi Ignacy Loyola, poszukiwali i znajdowali Boga we wszystkim, a wszystkie rzeczy w Bogu. Potrzebujemy więcej modlitwy, wypowiadanej z ufnością, z głębi wiary, bo taka modlitwa sprawia Bogu radość, abyśmy trwali w jedności. Czyż nie o to Chrystus modlił się w Wieczerniku, abyście byli jedno? Zobaczmy, jak diabeł rozbija ludzi Kościoła, kapłanów, zakonników, rodziny i małżeństwa. Dlatego tym bardziej mamy stanowić jedność Bogu i nie pozwolić na rozbijanie się, na dzielenie. Ileż tych podziałów jest, nie tylko w świecie, ale i w Kościele. Ile błędnych nauk w internecie, na portalach, w imieniu kogo kto pisze. Prawda jest jedna, jest nią Chrystus. I my zawsze, jeżeli idziemy jako osoby wierzące, nie tylko mężczyźni świętego Józefa, to idziemy w imię Jezusa, jedynej prawdy, która wyzwala, daje prawdziwą wolność, ale też i radość jako owoc Ducha Świętego. I dlatego prośmy o odwagę stawania w prawdzie. Nazywajmy też rzeczy po imieniu, nasze grzechy, uzależnienia, ponieważ tylko to, co nazwane, jest opanowane, a to, co opanowane, może być uzdrowione przez najlepszego terapeutę terapeutów, jakim jest Jezus Chrystus. I dlatego my pozwólmy Mu uzdrawiać się z naszych grzechów, zranień, z nałogów. Warto pytać siebie, i to codziennie, czy żyję w prawdzie. Zobaczcie, jak są skonstruowane reklamy, po co sięgają. Niszczy się w Polsce poczucie wstydu i intymności. Zobaczcie, nic dziwnego, że w naszej ojczyźnie uzależnienia i nałogi mają się bardzo, bardzo dobrze.
A przecież każdy z nas doświadcza cierpienia. Niektórzy sobie radzą, inni gorzej, inni wcale sobie nie radzą. Obserwuję bezsilność, bezradność. Dlatego też, jak bardzo ważne jest uporządkowanie mojego serca, mojego umysłu, męskiego i żeńskiego, ponieważ rzeczą mądrego jest porządkowanie. Co nam fakty pokazują w Polsce? Jaka jest największa choroba? Największą chorobą w Polsce jest alkoholizm. To jest pierwsza i najgorsza, największa choroba Polaków. Numer jeden. Dlatego tym bardziej warto temu się przyjrzeć i prosić o wolność. Zobaczmy, jak nas niszczy stres, używki, frustracje, potrzeby niezaspokojone, a Polacy powoli odchodzą od wartości duchowych. Ilu z nich uzależniło się i uzależnia od reklam i nowych potrzeb? Zadaję sobie pytanie sobie i wam. Kto dzisiaj, oprócz Kościoła, który nie boi się prawdy, szuka prawdy i ma odwagę ją głosić pod verba et acta, przez słowa i czyny? Ale do prawdy potrzebna jest pokora, więc uznanie swoich słabości, ale też odwaga, o czym mówiłem przedwczoraj, przez konferencji, wczoraj, mężczyznom świętego Józefa, aby wprowadzać zmiany w swoje życie. Zobaczmy, jak media zdominowane są przez reklamę, a reklama chce współczesnemu człowiekowi osładzać zmysły. Reklama zawsze jest sugestywna, a kluczem do uzależnienia jest przyjemność. Pamiętam, jak się uczyłem w studiu francuskiego i poznałem piosenkę francuską Tout pour le plaisir. Wszystko dla przyjemności w wydaniu francuskim. To jest właśnie w reklamie. Dlatego też o co chodzi? W efekcie chodzi o doprowadzanie tak zwanego haju alkoholowego czy wirtualnego, aby uzależnić młodego człowieka, ale niekoniecznie młodego, każdego, kto temu się podda. Zobaczmy, jak nam brakuje treningu woli, cierpliwości, wytrwałości, jak trudniej znieść frustrację. W społeczeństwie polskim coraz bardziej wyczuwalny jest brak aksjologii. Dzisiaj jest wiele diagnoz i rodzi się też pytanie, co z tym zrobić? Należy wrócić do antropologii, ponieważ żyjemy w świecie takiej pseudorelacji. Wielu ludzi ma siłę racji, ale ilu ma siłę relacji? A tej relacji najbardziej potrzebujemy z Bogiem, z drugim człowiekiem i z sobą samym. Ponieważ każdy początek jest w Bogu, a następny też powrót do natury, do normalności. To jest wielkie pragnienie. Zobaczmy, jesteśmy cały czas obserwowani i kontrolowani. Lęk, psychoza lęku, a lęk obniża odporność, naszą psychikę, która jest złamana. Dlatego tym bardziej potrzebujemy jeszcze głębszego zanurzenia się, zakorzenienia w Chrystusie. A każdy z nas potrzebuje tego lustra, obiektywizacji naszych myśli, słów, czynów, abyśmy dokonywali Bożych wyborów. Nie jesteśmy doskonali, jesteśmy grzesznikami, ale powołanymi przez Pana, a dokładnie mówiąc, odkupionymi grzesznikami, ale z zadaniem, misją bycia człowiekiem Chrystusa i głoszenia Jego Ewangelii, przepowiadanie prawdy o Bogu i o człowieku. Dlatego też prośmy o to Ducha Świętego, ale jesteśmy wyposażeni jako chrześcijanie w odwagę, aby dawać to świadectwo światu,
że prawda wyzwala, a odwaga głoszenia prawdy kończy się pokojem w duszy chrześcijanina. Pokój, jaki obiecuje Chrystus, jest inny niż pokój tego świata. Pokój ten polega na braku lęku i trwogi. Podobnie jak apostołowie zostali obdarzeni pokojem odwagi. I my też prośmy, abyśmy również i my mieli tą codzienną odwagę przyznawania się do Chrystusa. I prośmy też o to, abyśmy umieli też powiedzieć prawdę o sobie, ile w nas jest kłamstewek w naszym życiu, ile jest maseczek, nie tych zewnętrznych, ale tych wewnętrznych, których nakładamy. Czy ja mogę dzisiaj o sobie powiedzieć odważnie, że wnoszę prawdę w życie świata, mojej rodziny, wspólnoty kapłańskiej, miejsca pracy, nauki, tam, gdzie posyła mnie Chrystus? Jak wygląda moja odwaga? A może mi jej brak? A może jestem tchórzem? A może chrześcijanin tylko z nazwy? Zobaczmy, karmimy się Słowem Pana, Jego ciałem i krwią. Zapytajmy siebie, jak korzystamy z daru wolności? Czym dla nas jest prawda? I jeżeli będziemy mieli tą odwagę, to też zobaczmy, nasza prośba do Pana, jak nam dzisiaj mówi, będzie wysłuchana. On da nam to, czego najbardziej potrzebujemy. Ignacy Loyola w 4 tygodniu ćwiczeń duchownych napisał takie zdanie: sentire cum ecclesia, czuć z Kościołem, być z Kościołem, słuchać Kościoła. Iluż go dzisiaj krytykuje, iluż jest fałszywych proroków. To są właśnie, bym to porównał, fałszywy prorok, to jest jak sztuczne światło, które się różni od słońca, naturalnego światła. Chrystus zawsze przynosi pokój. I dlatego też my prośmy o ten dar bycia Jego świadkami, ale też abyśmy każdego dnia mieli odwagę przyznawania się do Niego. Czy masz taką odwagę? Jeśli nie, proś o nią dzisiaj i wierz, że Bóg może ci ją dać. Amen.